Witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj przyszła do mnie moja paczka z zamówieniem ze strony kosmetyki z Ameryki. No i chciałam Wam pokazać, co zamówiłam. Jak zwykle wszystko jest ładnie zapakowane. Myślę, że za chwilę się do Was odezwę. Tylko odpakuję wszystko i pokażę Wam, co się w moim zamówieniu znajduje. I jak zwykle do wszystkich produktów, które tutaj mam, znajdziecie linki w opisie. I za chwilę jestem. Jestem już z powrotem. I najpierw pokażę Wam rzeczy, które kosmetykami nie są. Mam tutaj wosk z Yankee Candle. Następnie mam wosk o zapachu ciasteczkowym. I wosk także z Yankee Candle o zapachu wanilii. I mam także świeczki z Yankee Candle. Następną. I jeszcze jedno. I ogólnie spodobały mi się świeczki właśnie z Yankee Candle. Ostatnio miałam dwie. I bardzo ładnie pachniały nawet kiedy ich nie zapalałam, i te też już od razu po otworzeniu kartona było czuć, że właśnie jakieś świeczki, coś zapachowego tam się znajduje. I następnie pokażę Wam produkty do włosów. Zamówiłam sobie szampon i odżywkę z Herbal Essences. I także właśnie jeszcze ich nie używałam. I próbuję znaleźć jakieś odpowiednie kosmetyki do moich włosów. Mam je naturalne i niedawno chciałam je pofarbować, ale wydaje mi się, że nie chcę, ale po prostu nie chcę ich psuć. Chcę, żeby były takie zdrowe właśnie jak są. I kombinuję właśnie teraz z wszystkimi kosmetykami do nich. Szukam coś na wypadanie włosów, żeby mi one tak po prostu nie wypadały. Także w moim vlogu w Rossmanie kupiłam produkty właśnie przeciw wypadaniu włosów, do włosów zniszczonych. I jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, a chcielibyście, to oczywiście link znajdziecie w opisie. No i teraz kosmetyki do makijażu. Pierwszym z nich jest baza. Baza matująca pod makijaż z Paese. W końcu się jej doczekałam, ponieważ moja mi się już skończyła. Raz chwilowo używałam innej. No ale niestety nie przypadła mi do gustu. I w takiej tubeczce ona się znajduje. Także jeszcze właśnie nie miałam bazy z tej firmy. I będę właśnie testować. Zobaczymy, czy odpowiada mi. Następnie mam korektor z tej samej firmy co baza, Paese. Sobie go, żeby spróbować jakiejś innej firmy korektora, może faktycznie
może także przypadnie mi do gustu, też właśnie nie miałam go jeszcze. No i jest on rozświetlający. I teraz mam z Rimmela podkład w o odcieniu 001 Fire Porcelain. Także właśnie jeszcze nie miałam tego podkładu i tak sobie będę testować jakieś nowości. Już ostatnim kosmetykiem, który zakupiłam, jest pomadka z Maybelline o odcieniu 72 Classic. Nie będę robić swatcha, ponieważ może w późniejszym czasie nam się przydać. Miałam możliwość zakupienia za jeden grosz jakiegoś produktu, ponieważ moje zamówienie przekraczało 100 zł i wzięłam sobie maseczkę do twarzy z Marion Fit and Fresh. I to jest moje całe zamówienie ze strony kosmetyki z Ameryki. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, zostawcie kciuka w górę. Jest to bardzo motywujące. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to także zapraszam Was do zasubskrybowania. Wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. I co? Widzimy się w następnych filmikach. Cześć!